W podlaskich szpitalach rusza projekt rehabilitacji pokowidowej. Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Pandemia odcisnęła piętno na zdrowiu Polaków. Osoby, które przechorowały COVID-19 mierzą się z licznymi powikłaniami. Już niedługo pacjenci z Województwa Podlaskiego będą mogli skorzystać ze specjalistycznej rehabilitacji. Społeczeństwo potrzebuje, mieszkańcy Województwa Podlaskiego, od nas już pewnych działań które będą miały na celu właśnie tą rehabilitację osób, które przeszły pandemię koronawirusa. Rehabilitacja będzie odbywać się zarówno w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, jak i w ośrodkach rehabilitacyjnych między innymi w Suwałkach. Robimy wszystko, aby tych chorych pacjentów jeszcze bardziej usprawnić, tak? jeszcze bardziej podnieść im komfort życia, przywrócić im pełną sprawność. Na rehabilitację pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 województwo podlaskie otrzymało 5 milionów złotych z funduszy europejskich. Środki będą mogły być wykorzystywane przede wszystkim na zakup aparatury, sprzętu medycznego niezbędnego do rehabilitacji. Zwiększy to na pewno standard jakość prowadzonych usług medycznych. Rehabilitacja będzie dostępna także w szpitalach w mniejszych miejscowościach, po to, by zapewnić wszystkim mieszkańcom województwa równy dostęp do leczenia. Na skierowanie lekarza rodzinnego czy lekarza specjalisty, po, po zakwalifikowaniu do takiego leczenia, każdy pacjent ma, ma prawo z tej rehabilitacji skorzystać. W całym województwie takie usługi będzie świadczyć 8 placówek.